Nawet garść wystarczy. Posyp tym ziemię dookoła hortensji. To najlepszy naturalny nawóz na bujne kwitnienie. Dzięki temu kwiaty zaczynają mienić się kolorami, dłużej kwitną i zachowują intensywny kolor. Fusy skawy, bo o nich mowa, pomagają utrzymać odpowiednią kwasowość gleby. Wzbogacają ją w fosfor, potas, magnez i azot, które odpowiadają za wzrost i kwitnienie. Wystarczy rozsypać garść fusów dookoła krzaczka lub zmieszać je z glebą. Fusy skawy pomagają też zachować wilgotność gleby, co jest niezwykle ważne podczas upałów. Możesz również podlewać hortensję roztworem fusów skawy, czyli wylewać fusy bezpośrednio pod roślinę, w ten sposób podlewając ją. Fusy skawy zakwaszają glebę, co sprzyja hortensjom preferującym kwaśne podłoże. Regularne stosowanie tego naturalnego nawozu wspiera zdrowy rozwój roślin, poprawiając ich kwitnienie oraz intensywność barw. Dzięki temu hortensje kwitną bujnie i zachwycają pięknymi kolorami. Podlewaj tym hortensje, a będą rosły jak szalone i przestaną chorować. Uratujesz nawet bardzo słabe kwiaty. Pokażę ci niesamowity sposób na przygotowanie domowego nawozu dla nich. Wystarczy kilka składników, które pewnie masz w domu, weź dzbanek, w nim przygotujesz miksturę. Na początku wlej do niego 100 ml mleka. Następnie dodaj 100 ml złotego napoju. Dokładnie tyle samo wlej octu, po czym dodaj 300 ml wody do dzbanka. Teraz do mniejszego dzbanka wsyp 5 łyżek brązowego cukru i wlej 100 ml gorącej wody, aby cukier się rozpuścił. Przelej wodę z cukrem do dużego dzbanka i dokładnie wymieszaj. Po ostudzeniu podlewaj tym nawozem hortensję. Taki zabieg dostarcza roślinom niezbędnych składników i tworzy ochronną barierę przed szkodnikami kwiaty będą wyglądały pięknie i zdrowo. Ten nawóz bardzo dobrze wpływa nie tylko na hortensję, ale także na paprocie oraz monstery. Twoja sąsiadka będzie w szoku. Dzięki temu hortensja będzie dwa razy większa. Ponadto jej kwiaty dłużej kwitną i zachowują intensywny kolor. Jeśli zastanawiasz się dlaczego hortensja tak urośnie, to wypróbuj ten trik. Mowa tutaj o specjalnym ekologicznym nawozie z pomarańczy. Żeby przygotować domowy nawóz do hortensji ze skórek pomarańczy, wystarczy kilka kroków. Obierz z skórki pomarańcze. Następnie pokrój je na kawałki. Po czym rozłóż je na blachę do pieczenia. Piecz je w piekarniku w temperaturze 130 stopni przez około 2 godziny. Po tym czasie wyciągnij je. Kiedy ostygną, rozdrób je blenderem. Tak zmiksowane skórki przełóż do słoika. Jego stosowanie jest bardzo łatwe i szybkie. Wystarczy, że rozsypiesz wierzchnią warstwę gleby i dodasz skórki. Możesz też z tak przygotowanego nawozu do hortensji zrobić idealny oprysk. Skórki ze słoika połącz z wodą i przelej do butelki z atomizerem. Skórki z pomarańczy lekko zakwaszają glebę, co jest bardzo korzystne dla kwiatów. Ten naturalny nawóz do hortensji sprawdza się także jako odstraszacz na mszyce. Twoje hortensje będą wyglądać jak nigdy wcześniej. Dzięki tej metodzie będziesz miał hortensję za darmo. Do tego zabiegu nie potrzebujesz mieć ani szklarni, ani specjalnych środków ogrodniczych. Wystarczą ziemniaki. Okres od czerwca do sierpnia to idealny czas, by pozyskać nowe sadzonki hortensji. Sadzonki hortensji rosną bardzo szybko. Weź łodygę hortensji z liśćmi, ale bez kwiatka. Oderwij część liści z łodygi. Następnie odetnij część dolną łodygi, po czym spryskaj ją środkiem dezynfekującym. Zmniejsza to ryzyko na gnicie rośliny. Te czynności powtórz trzy razy. Teraz przygotuj ziemniaki, pokrój je w kwadraty, tak żeby nie było skórek, tylko soczysty środek ziemniaka. Przygotuj doniczki z ziemią i otworami na dnie, po czym włóż do nich ziemniaka oraz wcześniej przygotowane łodygi hortensji. Po około 20 dniach powinieneś zauważyć nowe liście. To znak, że hortensje wypuściły korzenie i zaczęła się rozwijać. Przesadź rośliny do osobnych, większych doniczek i dbaj o nie jak dotychczas. Wiosną będziesz już mógł sadzić młode krzewy do ziemi. I tak masz nowe kwiaty zupełnie za darmo. Pamiętaj, że hortensje należy rozmnażać latem, kiedy są w trakcie wegetacji, czyli od czerwca do sierpnia. Tak uratujesz swoje rośliny w czasie upałów. Wystarczy jedna szklanka pokaże niesamowity sposób na przygotowanie naturalnego nawozu. Weź dzbanek i wsyp do niego łyżkę sody oczyszczonej. Następnie dodaj łyżkę cynamonu, który jest bogaty w wiele składników odżywczych, idealnie wchłanianych przez rośliny. Połącz te dwa składniki, mieszając je ze sobą. Do dzbanka wlej litr wody i starannie wymieszaj miksturę, aż soda z cynamonem się rozpuszczą. Żeby użyć przygotowanej mieszanki witaminowej, musisz wykonać jeszcze jeden krok. Trzeba miksturę rozcieńczyć. Wlej ją do pojemnika lub konewki i dodaj 5 litrów wody. Podlewaj takim nawozem kwiaty. Taki zabieg dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych i tworzy ochronną barierę przed szkodnikami. Twoje kwiaty będą wyglądały pięknie i zdrowo dzięki temu naturalnemu nawozowi. Od tego naturalnego nawozu moje kwiaty rosną jak szalone. Zawiera wszystko, co potrzebują kwiaty. Mogę go używać do każdej rośliny w domu. Moje rośliny w końcu przestały chorować. Ich korzenie się wzmocniły, kwiaty są piękne i zdrowe. Dzięki tej odżywce kwiaty doniczkowe mają duże i zielone liście. Ten nawóz zwiększa ilość pąków i pędów roślin kwitnących. Domowa mikstura posiada wszystkie najważniejsze pierwiastki: potas, fosfor wapń, krzem, cynk i inne pierwiastki. Do przygotowania jej na samym początku potrzebujesz ryż i blender bądź młynek do kawy. Z ryżu zrób mąkę ryżową. W międzyczasie uszykuj słoik. Gotową łyżeczkę mąki ryżowej wsyp do słoika. Dodaj jedną łyżeczkę cukru. Zgrzej 500 ml gorącej wody. Zalej wodą mieszankę. Słoik zamknij i odstaw na trzy dni. Po tym czasie przeceć naszą miksturę przez drobne sitko. Rozcieńcz ją. Na każde 100 ml nawozu dodaj 500 ml wody. Resztę zawartości słoika możesz pozostawić na później. Teraz możesz podlać naszą miksturą kwiaty i czekać na efekty. Wystarczy garść, a twoje kwiaty będą kwitnąć jak szalone. Obsypią się kwiatami i wypełnią cały balkon. Ominie je każde robactwo. Zobacz, jak zrobić domową odżywkę, która zdziała cuda. Wsyp garść ryżu do kieliszka. Ryż jest bogaty w krzem, żelazo i fosfor, które są niezbędne roślinom do kwitnięcia. Dodaj do niego jedną łyżkę sody oczyszczonej i starannie wymieszaj. Do tak powstałej papki dodaj jedną łyżkę octu. Na sam koniec wlej płyn do butelki ze spryskiwaczem, używając lejka. Twój domowy spray jest gotowy do użycia. Pamiętaj, aby dobrze wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem i spryskać nim swoje kwiaty. Taki zabieg dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych i tworzy ochronną barierę przed szkodnikami. Twoje kwiaty będą wyglądały pięknie i zdrowo dzięki temu naturalnemu nawozowi.